Cześć, witajcie. Dziękuję za te suby, które naleciały wczoraj na mój kanał. Naprawdę wam dziękuję i na specjalne 30 subów pokażę wam sposób glitch, jak zarabiać szybko pieniądze w Need for Speed Payback. Testowałem to 2 razy, zrobiłem tego glitcha, dostałem 300 tysięcy, więc gorąco polecam tego glitcha każdemu. Bo naprawdę ten glitch jest niewiarygodnie dobry. Jak chcecie więcej Need for Speed Payback na kanale, to piszcie w komentarzach. Sprawdzę, czy macie subskrypcję u mnie. Jak macie, no to wysłucham wasze odpowiedzi. No. A więc dobra, już jestem w swoim super niezwykłym super duper aucie. Dobra, a więc ten glitch działa tak. Idziecie do garażu. Idziecie do garażu. Musicie zmienić auto na auto typu drag. Tu. Dobra. Okej. Dobra. Teraz patrzcie. Waszym celem jest ten wyścig. Słoneczny sprint. Wymagany samochód typu wyścig, bo my mamy drag, ale nie wiecie co robić, więc żeby nie tracić czasu, najlepiej się przeteleportować do najbliższej stacji benzynowej. No, jedziecie sobie w miejsce tego wyścigu, ale go nie rozpoczynacie. Zaraz powiem, co trzeba zrobić. Dobra, o Boże. Dobra, nie rozpoczynacie tego wyścigu, tylko idealnie musicie stanąć no, gdzieś tutaj i musicie wystartować autem i najlepiej odpalić nitro, żeby ten przód wam się podniósł, o tak, tutaj, i gdy będzie się ten czarny ekran robił, że niby wasze auto się zepsuło, to wtedy klikacie RB, zmień samochód, ale to musi być w idealnym momencie, zobaczcie. Nie, nie udało się. Bo to w idealnym momencie jest wtedy, kiedy nie pojawia wam się interfejs zmiany samochodu. Nie, teraz to. Za długo czekał. Nie, to trzeba tak idealnie. Nie wiem, czy mi się udało, czy nie. Nie, nie udało mi się. Wy możecie też sobie popróbować w idealnym momencie najechać na to i w idealnym momencie nacisnąć RB. Chyba teraz? Nie. Czekajcie, zaraz się uda.
kurde, w idealnym momencie to musi być. Teraz? Nie. Musicie tak popróbować, to dużo czasu zajmuje. W idealnym momencie trzeba poczekać. Nie, to musi się udać. To musi się udać. Czekajcie, może się udało. O! Ten glitch się udaje, gdy odjedziecie od tego miejsca. A i tak wam zostaje interfejs rozpoczęcia tego wyścigu. Teraz trzeba uważać, żeby nie kliknąć RB. A więc tak, teleportujecie się do waszego garażu. Szybko pobóż, dobra. Wchodzicie do garażu, klikacie RB, no. Klikacie, aż wejdziecie do garażu i wybieracie teraz auto typu wyścig, ale jakieś szybkie, bo ten wyścig jest trudny i długi. Wyjeżdżacie tym autem z garażu. Ważne jest to, żebyście odjechali trochę dalej, żeby wam nie pokazywało się, czy wejść do garażu. I klikacie teraz start. I zakład poboczny jest, naciskacie B, odrzuć. Teraz nie startujecie. Czekamy. I tak 5 razy trzeba odmówić zakład. Dobra, będzie 3, 2, 1. Jak 3, 2, 1. I naciskacie RB, start. Teraz drugi raz jest zakład poboczny, odrzucacie. OK. Teraz trzeci raz. Dobra. Dobra, teraz czwarty raz jest i jeszcze jeden raz. Ważne, żeby było 5 razy. Bo 5 razy to jest max. Sprawdzam. Dobra. I teraz odmawiacie zakład i normalnie sobie jedziecie. Na koniec wyścigu. Ci wasi rywale już tam odjechali, ale ich dogonicie. Oj, malutka wpadka. Spokojnie, jak wam się zdarzy jakaś wpadka, no to nic się nie dzieje. Jeżeli macie takie mocne auto, to
Możecie dużo takich wpadek zaliczyć i tak wygracie na pierwszym miejscu. A właśnie nie zwróciłem uwagi. Teraz mam 800 tysięcy i zobaczcie ile będę miał po tym wyścigu. 800 tysięcy, a po wyścigu myślę, że będzie milion. Nie, 52 razy 5 to jest 260, czyli ponad milion będę miał. To jest dobre przedsięwzięcie. A mój rywal już tam go widzę. Dobra. O, minie się. 3 auto mam. Ja mam normalnie wyścigówkę, ale taką idealną. Aha, na pierwszym miejscu był gościu z Audi R8 XT. Kurna, dobra. Zobaczymy, musimy to wygrać. Kurde. Świat. 15 kilometrów zostało w minie. Oj, kurde. I 3000. Anastasia jest na drugim miejscu, o Boże. Ale oni jadą wolno, to co nie gra. Na podium są. O, Anastasię widzę. O, mijam cię. O kurde. To nie było zamierzone. Ale spoko. Zaraz będzie taka długa, prosta. No, fizyka kolizji w tej grze to jest coś. Thank you.
wypadek mam. Gorzej idzie niż ostatnio, ale warto to robić. Anastazja na pierwszym miejscu, a ostatnio była na ostatnim. 2 kilometry, dobra. Dasz radę, Kajtek, dasz radę. Dasz radę, Kajtek. No, oczywiście jest. Już nie odpierdziela. Przypominam, 800 tysięcy mam. Zobaczycie, ile będę miał zaraz. Dobra, łatwo. No. Okej. Uwaga. Ile kasy mam? 1 063 000. Ja wiedziałem, że to jest najlegitniejszy normalnie glitch. Najlegitniejszy sposób na zbieranie tak pieniędzy. A ja nie mogę. Dobra, z tej strony był Kajtek. Ja wszystkich gorąco pozdrawiam. Dziękuję wam za te suby. No i cześć. Specjal na 50 subów będzie większy. Taki godzinny odcinek, więc no. No i w ogóle zauważyłem dopiero, że dodali dynamiczne cienie do Need for Speed Payback. O kurde, to jest mocne. No dobra, no to cześć.